rozkład tygodniowy na następny tydzień, od poniedziałku 28 listopada do 5 grudnia, czyli niedzieli. Kochani, tydzień przełomowy, ponieważ kończy się listopad i zaczyna się grudzień, ostatni miesiąc tego roku. Zobaczmy więc, jak rozpocznie się ten miesiąc i co pokazują karty Tarota. Witam oczywiście wszystkich serdecznie, moich subskrybentów, których jest coraz więcej, i nowych widzów, nowych słuchaczy, którzy znaleźli dzisiaj właśnie mój kanał. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, by dostawać ciągłe, to znaczy codzienne wróżby darmowe w formie filmiku dla kolektywu. Na wróżby indywidualne, jeśli Państwo mają jakieś problemy lub nie wiedzą, co zrobić dalej, zapraszam poprzez mój e-mail. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i również w komentarzach. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładniejsze, ponieważ są robione na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć i wchodzą w głębie Waszych prywatnych dylematów. Zapraszam. Proszę o lajki z kciuczkiem w górę, proszę o nowe subskrypcje i proszę o komentarze. Dobrze, kochani, przyjrzyjmy się teraz kartom Tarota, co pokażą na następny tydzień. Proszę o wskazówki na następny tydzień. Proszę o rady i wskazówki na następny tydzień. Wyciągnę najpierw 5 kart od poniedziałku do piątku. Proszę o 5 kart. Uj. Dobrze, jeszcze te mi się tutaj odwróciły, więc wezmę. I 2 na sobotę i niedzielę. Jeszcze mamy tutaj dodatkową kartę. Ok. Dobrze, kochani, zacznijmy od poniedziałku. Poniedziałek, 9 Münzen, czyli 9 monet. 9 monet mówi o szczęściu w finansach przede wszystkim, szczęściu zawodowym, sukcesie zawodowym i spełnieniu zawodowym i finansowym. Mówi również o pracowitości, samodyscyplinie, by dążyć konsekwentnie w poniedziałek do sukcesu finansowego i zawodowego, powinniście oczywiście zakasać rękawy i pilnie, zdyscyplinowanie pracować. Być odpowiedzialni za Wasze zadania, wykonywać te zadania starannie i dążyć właśnie tutaj do sukcesu. I na pewno ten sukces w poniedziałek przyjdzie, ponieważ tutaj jest albo wygrana, jeśli gracie w Totolotka lub w różne inne gry, to proszę w poniedziałek grać, ponieważ tutaj obiecuje ta karta również szczęście w grze, czyli jakąś wygraną. W pracy i w finansach mówi też o dobrych umowach, czyli jak macie jakieś pertraktacje w banku, czy plany, zmiany umowy i tak dalej, proszę w poniedziałek mówić o tym, rozmawiać z szefem, rozmawiać z bankiem, ponieważ tutaj jest dobra passa w poniedziałek w sprawach przede wszystkim finansowych, gdzie stabilność, bezpieczeństwo finansowe przyjdzie. Więc tutaj ta karta mówi również o bogactwie, tak? Czyli o dobrze zawartych umowach finansowych, o polepszeniu, czyli być może nowy awans, nowe projekty, nowe perspektywy zawodowe. Wszystko bierzcie tutaj, jak to się mówi, za rogi w poniedziałek, ponieważ w poniedziałek jest sukces i dobry dzień, dobry moment na właśnie tutaj zaczęcie nowych, powiedzmy sobie, lukratywnych spraw, tak, finansowo-zawodowych. Jeśli chodzi oczywiście o osoby, które pytają o związek, to również jeśli chodzi o stabilność, bezpieczeństwo związku, to tutaj poniedziałek bardzo dobrze rokuje, również szczęście w miłości i dobra pasa w miłości, coś stabilnego, coś
się wyklaruje, co właśnie wpłynie na Waszą stabilność tej relacji. Także bardzo szczęśliwy poniedziałek, kochani. We wtorek pięć kielichów. Kochani, wspominacie jakąś przeszłość. Jesteście smutni, sentymentalni, jakaś rozpacz, żal po skończeniu czegoś. Wspominacie tylko to, co było. Tęsknicie za tym, tak? Trzy kielichy, które są rozlane. Patrzycie na nie i jakby jesteście rozżaleni. Natomiast nie dostrzegacie tych dwóch kielichów, które stoją pełne. Czyli nie dostrzegacie tej szansy, która jeszcze jest przed Wami. Coś, co jeszcze jest możliwe. Więc tutaj jakby rozpaczacie po tym, co się skończyło, co się oddaliło od Was, tak? Macie również takie uczucie samotności, jakby rozczarowanie, być może jakieś taka niewiadoma, co dalej, rozpacz. Też jesteście jakby tak w środku troszeczkę zranieni jakby czymś, co się właśnie skończyło, odeszło. Nie widzicie żadnych innych możliwości przed sobą, co jest oczywiście błędem. Należy zamknąć te wszystkie rzeczy, które były i popatrzeć na możliwości, jakie się otwierają, jakie są przed nami. No, jakby cierpicie po skończonej miłości, po jakichś złych doświadczeniach w miłości i tak dalej. W środę. W środę Bube der Münzen, czyli paść monet mówi o jakimś nowym początku, o czymś nowym, jeszcze być może musicie dostać doświadczenia, lub mówi o Waszych dzieciach, które tutaj szukają, nie wiem, czy pracy, czy jakichś tutaj spraw finansowych, praktyki w szkole, chcą być jakby tutaj solidne, stabilne, chodzi o być może jakiegoś młodszego partnera od Was lub młodego duchem, który coś z Wami tutaj chce zacząć i no bez doświadczenia jeszcze powoli tutaj się jakby doświadcza, obserwuje, patrzy. Także tutaj jeśli macie do czynienia ze znakami ziemskimi lub sami tymi znakami ziemskimi jesteście, bykiem, panną, koziorożcem, to jest Wasza karta, która mówi o jakimś nowym początku, o jakimś nowym impulsie, nowej szansie, nowej możliwości, tak? Które powinniście jakby wykorzystać, ponieważ coś tutaj może się w środę pojawić, czy jakiś nowy mężczyzna, młody jeszcze być może wiekiem, niedoświadczony, jednakże szukający czegoś stabilnego, czy jakiś początek czegoś właśnie w pracy, nowej, nie wiem, nowej kariery, nowego projektu, nowej umowy i tak dalej. Tutaj jest coś stabilnego, co się zaczyna. W czwartek, kochani, w czwartek 8 mieczy. No, jesteście jakby zniewoleni czymś, jakby sparaliżowani. Wasze lęki, blokady wychodzą w czwartek tutaj na jaw, na światło dzienne i macie dużo, dużo, dużo blokad. Macie jakbyście byli we własnej klatce lub we własnym więzieniu, nie możecie się odważyć na jakiś krok, tak? Jakiś kryzys macie osobowościowy, jakieś lęki, blokady, które są bardzo silne w czwartek i macie jakieś złe, negatywne myśli, które Was właśnie blokują. Czyli odrzućcie te blokady, byście mogli działać. Te blokady w czwartek, które macie, czy lęki, ja nie wiem, czy to są lęki egzystencjonalne, czy lęki właśnie w relacji, emocjonalne. Chodzi o to, że te lęki po prostu musicie puścić, tak jak te więzły tutaj, które Was wiążą, ponieważ w takiej pozycji, w takiej energii nie możecie zrobić żadnych aktywnych, pozytywnych kroków. Także rzućcie te więzła lęków i działajcie. W piątek, kochani, rycerz kielichów mówi o jakimś romansie, jakimś flircie, jakimś
jakiejś randce być może, zaproszenie na randkę, gdzie tutaj jest jakaś obietnica być może miłości, emocjonalnych tutaj wzruszeń, flirtów, pięknych, romantycznych momentów. No, szczęśliwy jakiś moment, gdzie Wy czujecie się dobrze, szczęśliwie. Być może nawet zakochacie się. Jest tu szansa na jakiś flirt, na jakąś nową randkę, na nową osobę, która przyjdzie i będziecie skłonni, by się zakochać. Czyli ta karta w piątek mówi o tym, że jeśli macie jakieś plany randkowe, chcecie kogoś poznać, single, wyjdźcie ze swojej skorupy blokad lęków, frustracji, negatywnego myślenia i idźcie na spotkanie, na randki, flirtujcie, tak? I wtedy szczęście Was spotka, ponieważ ta karta jest kartą szczęśliwą. Ktoś, kto o Was walczy, ktoś walczy o Wasze względy, o Wasze tutaj jakieś emocje, miłość. Szczęście w miłości mówi tutaj właśnie ta karta, tak? Harmonia, piękna faza, która Was bardzo zadowala. Więc kochani, w piątek planujemy spotkania romantyczne, randki, single wychodzą, umawiają się i tutaj ta karta obiecuje coś pięknego, tak? Coś właśnie romantycznego, pełnego emocji, tak? Zobaczcie, jak ten rycerz tutaj niesie przed sobą ten kielich pełen emocji. No właśnie tutaj emocje dojdą do głosu. Także taki tydzień od poniedziałku do piątku, no jakaś dobra pasa w finansach, w zawodzie, jednakże jeśli chodzi o sprawy miłosne, jakiś żal, smutek, osamotnienie. Niemniej jednak, jeśli wyrzucicie swoje lęki, blokady, które Was hamują, jeśli wyjdziecie ze swojej klatki, to w piątek jest cudowny dzień na randki, na flirty. Zobaczmy sobotę. Sobotę 10 buław. 10 buław oczywiście mówi o przeciążeniu, o tym, że jesteście jacyś zestresowani i obciążeni, czyli macie jakiś balast, nie możecie czegoś udźwignąć. Tutaj coś, jakieś zadania czy coś właśnie przerasta Was i czujecie się bezsilni. Kryzys, jakiś stres, obciążenie, jakiś może druk, pressure, tak, w pracy czy gdzieś po prostu obciąża Was, więc należy tutaj się od tego uwolnić i dać sobie być może przerwę, jakiś spokojny dzień, wyluzować się, zrobić relaks, by szybko wyjść z tego przeciążenia, z tych balastów. W niedzielę, no w niedzielę jakieś tutaj sprzeczki, uwaga, 7 buław znowu też mówi o tym, że musicie się bronić, musicie mieć dobre argumenty, by kogoś przekonać być może. 7 buław to wyznaczyć również granice, by ktoś Was nie zranił, mieć dobrą pozycję, dobrze się bronić, nie walczyć, jeśli się nie musi, uwaga na sprzeczki, na prowokacje, na konkurentów, uwaga, by nie wpaść w jakiś konflikt, uwaga w niedzielę, by właśnie tutaj za ostro się z kimś nie posprzeczać, nie dyskutować, nie polemizować za ostro, żeby nie doszło do kłótni. Tutaj uwaga, jeśli musicie obronić swoich racji, musicie dać jakieś argumenty, to róbcie to stanowczo, spokojnie i z harmonią, żeby nie doszło do żadnych awantur. Tutaj musicie się jakby bronić swoich racji. Ktoś Was być może atakuje, ktoś Was może zranić, więc uwaga, bądźcie przygotowani w niedzielę, by odbić te ataki dobrymi, rzeczowymi, spokojnymi argumentami, swoim wewnętrznym spokojem. I nie walczcie z nikim, jeśli nie musicie, niezależnie o co, czy o swoje racje i tak dalej, bo tutaj w niedzielę jest zagrożenie jakiejś kłótni. Na spodzie karty, która również mi wypadła, jest rydwan. Rydwan to oczywiście szybka jakaś akcja, jakaś podróż, być może jakaś decyzja szybka, jakieś zmiany, jakiś mężczyzna, który do Was pędzi, porywczy, aktywny, kreatywny. Uwaga również, żeby nie był to jakiś tylko krótki skok w bok, flirt, uwaga, by nie było czegoś tutaj podjęte jakieś decyzji na wariackich papierach, ponieważ jest to karta też narwańca, który się porywa szybko
i pędzi. Więc uwaga, by nie podjąć porywczo jakichś w następnym tygodniu decyzji, których będziecie żałować. Uwaga, by nie mieć z kimś tylko jakiegoś skoku w bok, no chyba, że tego chcecie, ale uwaga, no ale z drugiej strony jest też ta karta bardzo pozytywna dla wszystkich, którzy chcą podjąć jakiś ważny krok w życiu. Więc podejmijcie ten krok odważnie w następnym tygodniu, niezależnie czy chodzi o nowy związek, nową pracę, nowe finanse, nowe umowy i tak dalej. Każdy tutaj pyta o coś innego. Podejmijcie odważnie, ale przemyślanie tutaj i w pozytywnym myśleniu właśnie jakiś ważny krok. Szukajcie nowych celów, nowych projektów. Być może ta karta mówi również o przeprowadzce dla niektórych, o jakiejś podróży dla niektórych, podróży samochodem na przykład i jakiejś dłuższej podróży. Mówię nie tylko tej, której robicie codziennie do supermarketu lub pracy, tylko mówię o jakimś wypadzie, jakiejś podróży. Mówi również o jakichś odważnych przedsięwzięciach, tak? Które są no, szybko tutaj aktywnie bardzo realizowane. Mówi o jakimś pędzie, o jakimś ruchu, o czymś, że coś się może wydarzyć, coś, jakaś szybka decyzja musi być podjęta. Szybka oczywiście nie znaczy porywcza i nieprzemyślana. Każda decyzja musi być przemyślana. Więc tutaj no jakieś być może nawet zmiany lub nowe sprawy przyjdą w następnym tygodniu, gdzie będziecie musieli szybko zadziałać. Takie są karty Tarota. Zobaczmy jeszcze kartę energii na koniec. Proszę o radę energetyczną na następny tydzień. Proszę o radę energetyczną na jakiś na następny tydzień. Proszę o kartę energetyczną na następny tydzień. Proszę o kartę energetyczną. The Sun, czyli Sonę, czyli Słońce. Słońce, kochani, mówi oczywiście o szczęściu, o spełnieniu marzeń, o pozytywnych myślach, o szczęściu w załatwianiu różnych spraw, w rozwoju różnych spraw. Szczęście to karta wspaniała, pozytywna, mówiąca nam o wszystkich sprawach, które potoczą się pozytywnie w następnym tygodniu. Coś pięknego być może nawet przyjdzie, właśnie nowe jakieś oferty, nowe projekty, nowy mężczyzna dla singli lub dla wszystkich, którzy szukają tutaj, co będzie bardzo szczęśliwe, pogodne, wspaniałe. No, Słońce to karta pozytywna, więc nie muszę dużo mówić. Szczęście w każdej dziedzinie, w zależności o co pytacie. Więc tego szczęścia, kochani, Wam w następnym tygodniu życzę. Słońca, pogodności, pożądania, namiętności, kreatywnych pomysłów, pozytywnego myślenia, pozytywnej energii, wszystkiego co najlepsze, pogody ducha, zadowolenia i szczęścia w miłości, szczęścia w finansach, szczęścia w karierze. Także wszystkiego dobrego w następnym tygodniu. Życzę Wam pięknego początku miesiąca grudnia i do usłyszenia już wkrótce.